Idziemy na leśnicę. Kolejne zleconko. Pójdę? Wej. Nie jest lekko. Witaj. W jakiej sprawie? A, ogłoszenie. W sprawie ogłoszenia o leśnicy. Wy je daliście, tak? A no ja. Zajęlibyście się tym, byście wiedźmin. Dobrze zgaduję? Żem widział na obrazku u babki w książce. O kurde. Monstrum albo wiedźmaka opisanie. No jak dziś pamiętam. Nam to strach, ale dla was co to taka leśnica? No w sumie. Porozmawiajmy o nagrodzie. No to ile sobie policzycie? 250. A czekaj, 260? A niech będzie. A to super. Tak, co chwilę mi tam biorą. Ktoś widział tę leśnicę i może mi o niej opowiedzieć? Stary Willem pewnie widział, ale on nic wam nie opowie. Słabe miał serce. Znaleźliśmy go rano na polu. Teraz ludziska boją się w nocy wychodzić. Ludziska? Ale pogadajcie z Agnetą. Na skraju wsi mieszka. Podobno widziała upiora. I nic się jej nie stało? Jej? Ona trzech mężów przeżyła. Takiej babie to jej leśnica nie da rady. Gdyby nie wspomożycielki, co w kniei włodarzą, dawno byśmy wszyscy pomarli. Dobra, cicho to. Zobaczymy, co da się zrobić. Podobno możesz mi opowiedzieć coś o upiorze, który nawiedza wioskę. Tak, widziałam ją. Widziałam leśnicę, jako i teraz ciebie widzę, wiedźminie. Jak wyglądała? Spróbuję ją dokładnie opisać. Wiesz, ją gadają no, do mnie? Po prawdzie aż tak dobrze to jej nie widziałam. Ciemno się robiło, jakiś kształt blady mi zamajaczył, jakby para. Podeszłam bliżej, okay. A ten obłok gęstnieć zaczął i zobaczyłam coś jak twarz za mgłą. I co było potem? No co miało być? Myślałeś, że czekać będę, aż mi się cała upiorzyca pokaże? Pobiegłam do wioski wszystkim opowiedzieć. Rozumiem. Mówisz, że ukazała ci się tuż po zmroku? To ważna wskazówka, dziękuję. Bywaj. Idziemy na pole. Pole, łyse pole. Wzmocnię sobie te pechtunki. O, kapie. A, tutaj. No i super, teraz damy radę na pewno. Szła tędy kobieta, boso. Tkanina mogła pochodzić z sukni. Musiała zaczepić o krzewy. Kiedy mi się tak... Podstępy świadczą, że biegła, dlatego rozdarła suknię. To się gonił? Łania. Nie udało jej się uciec. Zadźgał ją, albo poderżnął jej gardło. Dziwne, że zostawił nóż. Jest na nim zaschnięta krew. Może mi się przydać. A tędy ciągnął zwłoki. Ślady są wyraźne. Morderca zaniósł ciało do lasu i zakopał. Grób jest płytki, tak jakby się śpieszył. Coś wystaje z ziemi. Jakiś list? Wygląda na to, że dziewczynę zabił odrzucony kochanek. Północnica. Sołtys pewnie znał tę dziewczynę. Trzeba będzie zapytać. Północnica. Ale pamiętam, że jak pierwszy raz grałem, to chyba był problem. Bo to od razu, nie? Jeszcze miałem za mały level. Nie wiedziałem jak z potworami. To wiadomo, że... Ej, wiesz co? Witaj. W jakiej sprawie? Znaliście Zulę i Bukaja? Pewnie mieszkali w tej wiosce. Dobre bogi, skąd wiecie? Czary to... Od tygodnia żeśmy ich nie widzieli, jakby kamień w wodę. Znalazłem grób tej dziewczyny i list. Wynika z niego, że odrzuciła Bukaja, bo kochała innego. Zula i Antek? No tak. A myśmy myśleli, że uciekli razem szukać szczęścia na północy.
Bukaj wyjechał jakiś czas potem. Czyli że znaczy się ta upiorzyca to nasza Zula? Nie może być. Taka dobra to była dziewczyna. Taka ładna. Wiecie może, gdzie się spotykali? No, młodzi to zwykle na polankę chodzili. Tam na zachód od wsi, za polami. Zula, dobre bogi. Ty jesteś... Dziękuję za informację. Nie wchodzi w grę. Będę musiał przywiązać upiora do jednego miejsca na dłużej, żeby dało się go przegnać. Teraz godzina po północy. Akurat chyba. Mam jakiś na przykład olej na upiory? Zobaczymy, jak będzie schodzi. Kurde, co jest, no? Ja nie no, schodzi. Strasznie schodzi na tym oleju. No, olej dobry. Rzadko używam. Nie chcę sobie ułatwiać, ale... Czasami warto się pobawić. Chyba teraz zrobię medytację. O, przyda się. Jak jest według was najgorszy potwór, albo najfajniejszy? Dajcie znać. Jakiś design, jaki wam się podoba. Bo mi się podoba Leszina. Lesz jest... Nie jest... Witaj. W jakiej sprawie? No kurwa, przecież wiesz. Pozbyłem się leśnicy. Ech, nie będzie wracać? Nie. Wiem, jak sobie radzić z północnicą. Pewno, pewno. Tu nagrodę macie, jak było przyobiecane. Dzięki wam, mistrzu Wiedźminie. Bywaj. Wielki, co w kniei włodarza. Ale super. Co mamy dalej? 33. Tak. Kłopoty grabarza. No to teraz tak żyjemy od zlecenia do zlecenia, nie? Spoko, spoko. Jak to wiedzieć? Grabarz? Przychodzę w sprawie zlecenia. Podobno macie tu jakieś kłopoty. Coś rozgrzebuje groby. Żeby tylko. Na żalniku całej róż jakieś się paskudztwo lęgnie. Powyżera co świeże i odchodzi. Oni tak śmiesznie mówią. Ostatnio znowu się zaczęło. Myślałem, byle po zmroku nie wychodzić, drzwi dobrze zamknąć, ale potem dzieciak zniknął. Na cmentarzu? Nie, z wioski. Kajtek taki mały, co to by sam tu nie zaszedł. A pod wieczór jakby kwilenie słyszałem. Ale nie wyszedłeś sprawdzić, co się dzieje. A co, jak głupi? Na potwory wiedźmin potrzebny.
No bardzo dobrze. To pła. Porozmawiajmy o nagrodzie. To uczciwa cena, jak za takie zlecenie. Ja się trochę na tym znam. Sprawdzę, co tam się dzieje na cmentarzu. 270, chłopie. No co ty? Masz tyle? O ile mam w ogóle? 900. Ale dramat. Nie mam już nawet na sprawunek. Ani zbroi nie uszyję, ani pocałuj mnie w dupę, nic. Całe te pisy. Gule rozkopały dobrze, zbrud rozkład życia narzędzi. Psy. A tu się przestawiają te posągi? Nie, to nie jest nic. Nie chcę się popierdłowa. Halo, cment. Rozkopany grób, całkiem świeży. A cuchnie starym trupim jadem. Ciekawe, dokąd zaprowadzi mnie ten smród. Nie ma tak narysować smród. To tylko w grach. Ciekawe, jakby wygląda właśnie zapach, nie? Tak? A może nie, może każdy inaczej. Każdy jest na czerwono. Wiadomo, umowny, ale... Ale śmieszne. Cokolwiek tu mieszka. Zgoda, ten stwór potrafi używać narzędzi, jest rozumny. Albo chociaż sprytny. Jedzenie to mi się z tym wichtem kojarzy. Coś tu się gotuje. O, to chyba kość udowa dziecka. Coś tu się gotuje. O, to chyba kość udowa dziecka. Magiczny krąg z czaszek. Najwyraźniej potwór dzięki nim czerpie siłę z miejsca mocy. To musi być baba cmentarna. Dzięki mocy czerpanej z czaszek poczuła się tak pewnie, że zaczęła zapuszczać się do wioski. Jeżeli zabiorę czaszki, będzie musiała pójść po nowe na cmentarz i tam ją dopadnę. Baba cmenta. Na pewno się wścieknie. Teraz wystarczy poczekać na nią w nocy na cmentarzu. Baba cmentarna, no ja pierdolę. Świetny ten. Eldonie. O nie, nie zabiję. Czekam na przybycie. Fajne są sceny. O kurde. Złodziej zabrał czaszki. Moje czaszki niech wykopie własne. No i przyszła. Zamknij się i walcz. Żali. Ale się paskudzi. Zobaczymy, jak działasz na to. Pani babo. No i miałem olej na te upiory, nie? No i po ptoku. To w głowie, kurde. Nie no, fajne sobie porobić zlecenia takie. Odprężające. Zabijanie potworów.
Idziemy po nagrodę, tutaj wszystko blisko, w okolicy. Bardzo fajnie, tak lubię jak jest blisko. Zleceniodawca, a nie gdzieś na galerze muszę zapierdalać. Hmm? Przychodzę w sprawie zlecenia. I co? Załatwione. To baba cmentarna rozkopywała groby i porwała dziecko. A właśnie, co z tym małym? Znalazłem je w leżu baby cmentarnej, a konkretnie w kociołku. Mam mówić dalej? Już żeście mi za dużo powiedzieli. Co z nagrodą? Nie. A nie zapomniałem, nie. Naści, dziękuję za pomoc. Bywaj. Cały czas teraz Olgierd. Jeszcze będzie, spokojnie, spokojnie. Co ja tu znalazłem, że mi znowu zapkało? 40? A, tu jakieś gówno. Nie mam levela na to? Oni mi czasem nie dają za zlecenia to? Nie wiem. Robimy następny. Potwór z bagien. Aha. Ja tam byłem przy okazji jakiegoś tego zadania. To już wiem. No i co zabija we mgle? Sofie? Nie. Iluzja. Okej. Ktoś nałożył iluzję. Ślady pazurów są różne, czyli żeruje tu kilka osobników. Otwór z bagiem. O kurwa. Nie zdążył wyciągnąć broni. Potwór musiał uderzyć z ukrycia. Wygląda na to, że mam do czynienia ze starym mglakiem, który chowa się za iluzją. Stary mglak. Ja nie jestem pewien, czy robiłem wszystkie zlecenia wcześniej. Bardzo nie jestem pewien. Dobra, zrobić mi powietrze dobre. Poniżej to jest. A? Gdzie jest wejście do jaskini? Tu. Nie lubisz srebra, co? Ale mglak, zobaczmy. Nie te. Nie. Jadę mglak. Tu pojadę. Zobaczmy. Zobaczmy, czy mamy taki or. Tam mamy. Fajne stęki. Zawsze podobają takie. Yes.
godzin spadł? Małe są upierdliwe. Heh, spierdziela. Tylko jak na igni właśnie. Oho, żyźniczki. Ostatni cios, albo z igni, albo sobie... Mieczek na pewno. Dobranoc! No i fajny był. Się podobał. Nie wiem, czy go robiłem, wątpię. Idziemy po nagrodę, pocieszenia. W sumie... Tak sobie myślę, czy nie wykupić jakieś umiejętności, bo tutaj jest coś takiego jak dwa sloty, nie? Badaj. Badaj. Większy czerwony. Większy czerwony. Tutaj też. Aktywną mam tą, no jest zajebista. Osiem, a tu 12. To sobie zrobię z czasem. Czemu nie? Muszę czerwone mutageny zbierać. I tam mogę sobie kombinować później, nie? I wytwarzać. Gdzie to mogłem wytwarzać? Aha, tam u mnie. Łe, to dopiero w korwobianku. Nie, to było? Tak, to było później. A nie, nie wiem, czy to mogę teraz. Wiem, że mogę to sobie z alchemii tam wytworzyć. Ale chyba nie mogę rozkładać po prostu. Panie, uważajcie. Bo na bagnach potwór siedzi. Kto we mgłę wejdzie, już domu nie zobaczy. Co jest? Potwór zabity, mgła się rozwiała. Ha, to się we wsi ucieszą. No, zasłużyliście na nagrodę. Proszę, i szerokiej drogi. A, dziękuję. Lesław. Dziękuję, dziękuję. Gry mamy. Nowigrad już. Woli? Nie. Zostajemy w Velen.